Over the horizon. Co będziemy robić później? Proszę o ciszę, krzyknęła pani. Wyjmijcie zeszyty i piszcie. Kleofasie, teraz ja mówię. Kleofasie, słyszałeś? Dobrze. Podam wam temat wypracowania na jutro. Co będę robić później? To znaczy, co macie zamiar robić w przyszłości? Kim chcielibyście zostać, kiedy będziecie dorośli? Zrozumiano? A potem zadzwonił dzwonek na przerwę i wyszliśmy na podwórko. Byłem bardzo zadowolony, bo temat wypracowania był łatwy. Dobrze wiem, co będę robił później. Zostanę lotnikiem. To jest strasznie fajne zajęcie. Lata się szybko. Brum! A kiedy jest burza albo samolot się pali, wszyscy pasażerowie się boją, oprócz was oczywiście. I ląduje się na kadłubie. Ja, powiedział Eusebiusz, będę pilotem samolotów. O nie, krzyknąłem. Nie możesz, pilotem będę ja. A kto tak powiedział, jeśli można wiedzieć? Spytał mnie ten idiota Eusebiusz. Ja tak powiedziałem, a ty możesz sobie robić co innego, bez jaj. Poza tym nie można być idiotą, jak się chce prowadzić samolot. Powiedziałem temu idiocie Eusebiuszowi. Chcesz dostać w nos? Spytał mnie Eusebiusz. Pierwsze ostrzeżenie, pilnuję was, powiedział Rosół, który nadszedł tak, żeśmy go nie słyszeli. Rosół to nasz opiekun. Ma buty na gumowej podeszwie i cały czas nas szpieguje. Z nim lepiej nie zadzierać. Popatrzył na nas uważnie, poruszył brwiami i poszedł skonfiskować piłkę. Co wy, powiedział Rufus, nie warto się bić. Pilotów może być kilku. Ja też chcę zostać lotnikiem. Wystarczy przecież, że każdy będzie miał swój samolot i sprawa załatwiona. Uznaliśmy z Eusebiuszem, że Rufus ma rację i że tak będzie bardzo fajnie, bo naszymi samolotami będziemy mogli się ścigać. Kleopas powiedział, że chce być strażakiem, żeby jeździć czerwonym samochodem i nosić hełm. To mnie zdziwiło. Myślałem, że Kleopas zostanie kolarzem. Ma żółty rower i od dawna trenuje, żeby wziąć udział w Tour de France. Oczywiście, przyznał Kleofas, ale wyścigi nie odbywają się przez cały czas. Będę strażakiem w przerwach między zawodami. Za to Joachim chciał zostać kapitanem okrętu wojennego. Odbywa się fajne podróże i ma się mundur i czapkę i wszędzie pełno galonów. Poza tym, powiedział nam Joachim, za każdym razem, kiedy wrócę do domu, rodzice będą strasznie dumni i wyprawią na moją cześć bankiet. A ty co będziesz robił? Spytałem Alcesta. Pójdę na bankiet Joachima, odpowiedział mi Alcest. I odszedł, śmiejąc się ze swoją kanapką. Gottfried powiedział, że będzie pracował w banku swojego ojca i zarabiał mnóstwo pieniędzy. Ale Gottfriedowi nie trzeba za bardzo wierzyć. Jest strasznym kłamcą i wygaduje różne głupstwa. Ananiasz, ten wstrętny pupilek, okropnie nas rozśmieszył, mówiąc, że zostanie nauczycielem. A ja, oznajmił Maksencjusz, będę detektywem, jak w filmach. I Maksencjusz wytłumaczył nam, że niesamowicie jest być detektywem. Ma się prochowiec, kapelusz, a w kieszeni rewolwer. Prowadzi się samochody, samoloty, helikoptery, statki, a kiedy policja nie może trafić na ślad przestępców, znajduje ich detektyw. To bójda, powiedział Rufus. Mój ojciec mówił, że w życiu wcale nie jest tak jak w filmach. Nie zatrzymuje się bandytów pajacując. I gdyby detektywi próbowali zatrzymywać bandytów tak jak w filmach, to sam zaraz zostałby bandytą. A co on tam wie, ten twój ojciec? Spytał Maksencjusz. Mój ojciec pracuje w policji, więc chyba wie, odpowiedział Rufus. To prawda, ojciec Rufusa jest policjantem. Wolne żarty, powiedział Maksencjusz. Twój ojciec zajmuje się ruchem drogowym. Nie łapie się bandytów, wypisując mandaty. A chcesz dostać w łeb? Spytał Rufus, który nie lubi, jak się źle mówi o jego rodzinie. Drugie ostrzeżenie, powiedział Rosu. Spójrzcie mi w oczy. Wyglądacie na bardziej rozbrykanych niż zwykle. Jeśli się nie uspokoicie, to uprzedzam, marny wasz los. Rosół sobie poszedł i Maksencjusz powiedział, że jedną z najtrudniejszych i najciekawszych rzeczy, jakie robią detektywi, jest śledzenie bandytów tak, żeby się nie zorientowali. Trzeba wtedy udawać, że się czyta gazetę albo zawiązuje sznurowadło. Jak wiesz, że to bandyta, to po co go śledzić? Spytał Rufus. Wystarczy go aresztować. Po to, żeby cię zaprowadził do swojej kryjówki, odpowiedział Maksencjusz. Jak go zaaresztujesz, nigdy ci nie powie, gdzie jest jego kryjówka i reszta szajki. Zapytaj ojca,
Bandyci nigdy się nie przyznają, kiedy policja ich przesłuchuje. Wszyscy o tym wiedzą. Poza tym jasne, że jak twój ojciec nosi mundur, to nie może śledzić bandytów, tak żeby się nie zorientowali. Kiedy bandyci widzą na ulicy policjanta, który udaje, że czyta gazetę, to trach, od razu nabierają podejrzeń. Właśnie dlatego potrzebni są detektywi. I Maksencjusz oświadczył, że jest świetny w śledzeniu ludzi. Tak, żeby się nie zorientowali. Że ćwiczył to już na ulicy w drodze do szkoły. Że bardzo dobrze mu szło i że zaraz nam pokaże. Idźcie sobie gdzie chcecie, powiedział. A ja będę was śledził tak, że nikt się nie zorientuje. Więc zaczęliśmy sobie chodzić, a Maksencjusz szedł za nami w pewnej odległości i za każdym razem, jak się obejrzeliśmy, żeby na niego popatrzeć, schylał się i udawał, że zawiązuje sznurowadło. No i co? Powiedział Rufus. Widać, że nas śledzisz. Jasne, tak jest łatwo, przyznał Maksencjusz. Ale to dlatego, że mnie znacie. Detektyw, żeby go nie rozpoznano, przebiera się. Przykleja sobie wąsy. W ten sposób się go nie zauważa. Gdybyś miał wąsy na przerwę jeszcze, jak byśmy cię zauważyli? Powiedział Eusebiusz. Roześmialiśmy się wszyscy i to się Maksencjuszowi nie spodobało. Zaczął krzyczeć, że jesteśmy głupi i zazdrośni, a potem zobaczył Rosowa, który patrzył na niego z daleka, więc schylił się i udawał, że zawiązuje sznurowadło. Niepotrzebnie mówiłem, powiedział Maksencjusz, że będę was śledził. Detektyw nie uprzedza, jak ma śledzić bandytów. To by nie miało sensu. No to zacznij śledzić kogoś, nie uprzedzając go, poradziłem. Maksencjusz uznał, że to świetny pomysł i poszedł śledzić jednego starszego chłopaka, który powtarzał lekcję. Poszliśmy za Maksencjuszem, który co jakiś czas udawał, że zawiązuje sznurowadło. A potem chłopak nagle się odwrócił, złapał Maksencjusza za koszulę i krzyknął. Przestaniesz mnie śledzić, smarkaczu? Chcesz, żebym ci przyłożył? Maksencjusz zrobił się blady jak papier. A potem chłopak go puścił i Maksencjusz aż usiadł na ziemi. Ale zaraz wstał i wrócił do nas. Lepiej, powiedział Rufus. Wymyśl coś innego do tego wypracowania, bo jak to jako detektyw jesteś beznadziejny. No, jeśli wszyscy detektywi są tacy, to ja od razu zostaję bandytą, powiedział Kleofas. Roześmialiśmy się i Maksencjusz się strasznie wkurzył. Zaczął krzyczeć, że to wszystko przez nas, że ten chłopak zorientował się, że on za nim idzie, bo my żeśmy szli za nim. I że nawet najlepszy detektyw na świecie nie mógłby dobrze pracować, gdyby chodziła za nim banda głupków. Kto jest bandą głupków? Spytał Gottfried. Wy! Krzyknął Maksencjusz. Trzecie i ostatnie ostrzeżenie Urbisy! Krzyknął Rosu. Dlaczego się bijecie, co? My się nie bijemy, przepana, powiedział Joachim. Tu chodzi o wypracowanie. Rosu zrobił wielkie oczy i uśmiechnął się samymi wargami. O wypracowanie? Zapytał. Co ty powiesz? Wypracowanie o boksie oczywiście. Och nie, przepana, wyjaśniłem. To wypracowanie o tym, co będziemy robić później. Co będziecie robić później? Powtórzył Rosu. To bardzo proste. Nie musicie się głowić. Ja wam pomogę. Powiem wam, co będziecie robić później. I Rosu kazał nam wszystkim zostać za karę po lekcjach.